przypadku zaobserwowania przez osoby z najbliższego otoczenia, sąsiadów, dziadków, dalszej rodziny, niepokojącej sytuacji w danej rodzinie, na przykład problemów opiekuńczo-wychowawczych, nieradzenia sobie w codziennym funkcjonowaniu, osoby te mogą zaangażować się w pomoc tej rodzinie i zostać tak zwaną rodziną wspierającą. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą między innymi wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.